Kiedy się ustatkujesz, może czas na drugie dziecko, marnie coś wyglądasz, czyli można rzec klasyka przy polskim świątecznym stole. Święta mają do siebie to, że widząc się z bliskimi, czasami ten jeden raz w roku potrafimy rozmawiać o wszystkim i o wszystko się pokłócić. Zapytaliśmy mieszkańców regionu, jakie tematy są najbardziej newralgicznymi podczas wspólnych świątecznych spotkań. Polityce. Polityka. U mnie tego nie ma w domu. To nie wiem, naprawdę. O karpia. Jak jest zrobiony? Że ktoś za dużo wypił? Trudno mi powiedzieć, ja się nie kłócę, tak, że o politykę prawdopodobnie. I to właśnie politykę wskazywano najczęściej jako niemal stały punkt programu świątecznych debat. Wynika to z faktu, iż będąc w ciągłej pogoni, zwyczajnie brakuje nam czasu na trudne rozmowy z bliskimi. W tym roku zdaniem psychologa może być podobnie, ponieważ aktualna sytuacja geopolityczna i popandemiczna rzeczywistość odcisnęły mocne piętno w sferze psychicznej społeczeństwa. Ja zauważam wśród moich klientów bardzo duże nasilenie kwestii związanych z lękami, z obniżonym nastrojem. Ja myślę, że o ile pandemia nie spowodowała tego, tak wojna bardzo mocno na to wpłynęła. I myślę, że szukamy generalnie pomocy u najbliższych, u tych, z którymi możemy się podzielić naszymi jakimiś obawami, co do tego, w jakim stanie jesteśmy. Zdaniem psychologa to również fakt zrozumienia i można powiedzieć łączenia się w bólu sprawia, że tak chętnie w okolicznościach radosnych spotkań rozmawiamy na mniej radosne tematy. W ten sposób chcemy poradzić sobie z nie zawsze kolorową rzeczywistością. Ta powoduje spory, a różnice zdań potęguje to, czego na co dzień mamy po prostu dosyć. Na pewno to, co mamy w sklepach tak naprawdę, czyli przede wszystkim drożyzna, wysoka inflacja, spadające pensje, spadająca wartość nabywcza, czyli to, ile Polak może ze swoją przeciętną pensję kupić, a może kupić no przynajmniej o 20, jak nie więcej, procent mniej. No na pewno zbliżające się wybory, bo one się już zbliżają wielkimi krokami. To już jest niecały rok. Widzimy teraz chociażby poprawkę PiS-u w stosunku do kodeksu, czy w związku ze zmianą kodeksu wyborczego, więc to na pewno będzie temat. No i cała bieżąca kwestia do chociażby Lotosu i różnych potknięć, afer mniejszych, większych. Afer jednak da się uniknąć. Wystarczy odrobina uśmiechu, wzajemnego zrozumienia i pozostawienia spraw codziennych, choć na chwilę na boku. Przyda się również dobre słowo, którym dziś podzielili się mieszkańcy regionu. Zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze tak naprawdę, a potem to co kto sobie zamarzy już. Dużych prezentów. Żeby rozumnie myśleli, po prostu, no i zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego. Bażaju wszystkim mieszkańcom Katowic i województwa śląskiego mocnego zdrowia i szczęścia. I mirnego nieba nad głową. Spokoju, dużo spokoju. No i zdrowia. Myślę, że ludzie się powinni porozumiewać, spotykać, rozmawiać. No a tego niestety brakuje. Co najważniejsze, no to więcej uśmiechu i pozytywnej energii. I do tych życzeń, spotkań, porozumień i rozmów bez kłótni również się dołączamy.